Cześć wam wszystkim, hej. Cześć. Cześć, 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 cześć. Witam was serdecznie na kolejnej sesji. Kontynuujemy naszą walkę z X-ami, z szukaniem dowodów. Widziałem wasze propozycje definicji operacyjnych X-ów. To jest podstawa. I teraz idziemy dalej. Chcę tylko wam przypomnieć, że na tym etapie my działamy na wybranych X-ach po burzy mózgów, nie? One były wskazane przez zespół i te X-y to są najbardziej prawdopodobne przyczyny, ale jeszcze niepewne. Nie mamy żadnych dowodów na to, że to rzeczywiście ma wpływ. A jak nie mamy dowodów, to może nie warto inwestować nasz czas i inne zasoby, żeby coś zmieniać, tak? I teraz słuchajcie, to wszystko można porównać do takiego sądu. Będziemy teraz, sąd się otwiera nad tymi X-ami, a wy jesteście prokuratorami. A prokuratorzy, jak wiecie, to zbierają dowody. Teraz wy musicie te dowody zebrać. Teraz dopóki dowodów nie zbierzecie, że jakiś X ma wpływ na Y, to sorry. To nie ma wpływu, tak? Jeżeli chodzi o X, czy ma wpływ na Y, to mamy tak naprawdę dwie opcje. Jedna z opcji mówi o tym, że tak, jest wpływ. Innymi słowy, my widzimy różnicę w Y, jak się zmienia X. A druga opcja może być taka, że nie ma wpływu. Nie ma wpływu, ponieważ my nie widzimy różnicy. Tak? Nie możemy rozróżnić. W zależności od tego, jaki jest X, dla nas statystycznie Y jest taki sam. To, że tam się jakieś tam niuansami różnią, to jest w ogóle przypadek, tak? Nie widzimy różnicy. I tak naprawdę te dwa stany, one się uzupełniają, czyli nie ma innych opcji. Może być albo jedno, albo drugie, tak? I my tak naprawdę podczas analizy statystycznej my musimy wskazać, które z tych dwóch sytuacji jest prawdziwe. Jeżeli jedno jest prawdziwe, to drugie automatycznie jest nieprawdziwe. I my tak naprawdę na początku stawiamy hipotezy. Czyli hipotezy, takie założenia, hipoteza, że nie ma wpływu, nie widzimy różnicy, nazywa się hipotezą zerową. Hipoteza zerowa mówi o tym, że nie widzimy różnicy, w związku z tym nie ma wpływu, nie warto nic robić, koniec, kropka. I przeciwieństwem do tej hipotezy jest jej alternatywa, tak? Czyli hipoteza alternatywna, która mówi odwrotnie, nie, jest wpływ, widzę różnicę, tak? Widzę różnicę. Teraz naszym zadaniem podczas fazy analyze jest tak naprawdę znalezienie dowodów na to, czy prawdziwa jest hipoteza alternatywna, czy nie. Bo jak nie znajdziemy dowodów, to cały czas jest prawdziwa hipoteza zerowa. Tak naprawdę w fazie analyze na tych wszystkich naszych X-ów, które sobie wybraliśmy w projekcie, jak przesiewamy je albo mielimy naszą maszynką analiza, to tak naprawdę zakładamy dla wszystkich hipotezę zerową i jak przez analizę przejdzie bez żadnej akcji, czyli nie znaleźliśmy nic, to nadal dla tego X-a prawdziwa jest hipoteza zerowa. Czyli że nie ma wpływu. Dokładnie. Chyba że znajdziesz dowody, to wtedy rzeczywiście wchodzimy i mówimy, że hipoteza alternatywna jest prawdziwa, nie zerowa. Czyli jeżeli nie znajdziecie żadnych dowodów, to nie macie podstaw, żeby twierdzić, że prawdziwa jest hipoteza alternatywna. Dopiero jak znajdziecie jakieś dowody, możecie mówić, że hipoteza alternatywna jest prawdziwa. Dopiero z takimi X-ami idziecie do fazy improve. No, haha. A moglibyśmy usłyszeć jakiś przykład? Dobrze. Chcesz, więc tak. Zaraz o tym powiem. Natomiast pamiętajcie, że my tutaj
staramy się w fazie analyze rozpatrywać zawsze dwa zbiory danych. Jednocześnie i X, i Y, tak? Tak. Zaraz, Tomku, będą przykłady, spokojnie. Zaraz okay. O tym wszystkim powiem. I teraz, żeby podejść praktycznie do fazy analyze i jakby jak najsprawniej znaleźć te dowody i wskazać, która jest hipoteza zerowa, a prawdziwa, która hipoteza prawdziwa, czy zerowa, czy alternatywna, to musimy najpierw wyjść od czegoś chyba, o czym wam mówiłem na początku fazy measure, mianowicie wszystkie dane dzielą się na dwie grupy, tak? Mamy dane, które mają typ dyskretny, to już pewnie wiecie, ale muszę powtórzyć, dyskretny, dane dyskretne, no i te dane dyskretne charakteryzują się z tym, że mają z góry przewidziane pewne stany i nie może ten X, czy tam, czy Y, czy w ogóle tam ta miara, ten miernik przyjąć innych stanów. Na przykład OK albo nie OK, tak? To są z góry zdefiniowane wartości i X, który przyjmuje, który mówi o tym, czy jest dobrze, czy jest źle, może mieć tylko OK, nie OK i on z góry ma predefiniowane wartości, one są dyskretne, tak, czyli określone z góry. Albo na przykład zmiana A, B, C, to też jest przykład zmiany danej dyskretnej, tak? Bo z góry są zdefiniowane wartości. Nie wiem, przypisanie do miasta, nasze nazwiska, nasze imiona, to są też dyskretne dane, ok? W porównaniu z danymi, które nazywamy jako dane ciągłe. Ciągłe. I te dane ciągłe charakteryzują się tym, że możemy się spodziewać pewnej wartości od do. I danymi ciągłymi to są właśnie temperatura, czas, waga, odległość, tak, wymiar, twardość. Jak mamy jakąś wartość od do spodziewaną, z nieważne ile tam przecinków może być w środku, może nie musi być wcale przecinków, a jeżeli spodziewamy się jakąś od do, to mówimy o danych ciągłych. Teraz to, co jest ważne, żeby sobie uświadomić, to to, że my jako ludzie nam lepiej jest analizować dane ciągłe. Ponieważ jak mamy dane ciągłe, to możemy między nimi zobaczyć większe różnice. Wszystkie wasze wykresy, wszystkie słupki, wszystkie Pareto, wszystkie histogramy, run charty, control charty, wszystkie wykresy, które w większości robicie, to jest interpretacja i pokazanie danych ciągłych. Tak? W związku z tym bardzo często według mnie w 95% my tak czy inaczej automatycznie zamieniamy dane dyskretne na dane ciągłe. Przykładem tego są, załóżmy, procenty. Łatwiej nam jest powiedzieć 5% skrapów, tak? Niż 5 skrapów. A 5% skrapów to jest dana ciągła, bo skrapy może być od 0 do 100%, tak? Albo PPM-y. Tak? Chodzi o to, że my mamy tendencję, żeby te dane dyskretne przedstawić jako udział jednego w drugich albo jednego w całości i przedstawić to w formie ciągłej, bo lepiej się to analizuje. Ok? I w związku z tym, a zwłaszcza to dotyczy naszego Y, czyli naszego problemu. Zobaczcie, wszystkie wasze Y są ciągłe. Nawet tak. jeżeli by ktoś z was chciał przeanalizować Y związany ilość braków, automatycznie się nasuwa, że będziecie analizowali PPM-y albo procenty, tak? No, więc w 95%, czyli w praktyce właściwie prawie zawsze, Y będzie w formie danej ciągłej, bo jak nie macie danych ciągłych, to histogramu nie narysujecie, nie macie karty kontrolnej, nieważne, ale w praktyce my ludzie robimy to w ten sposób. I teraz, jeżeli tak naprawdę mamy tylko dwie opcje, ciągłe i dyskretne, to naszą analizę możemy uprościć do kilku tak naprawdę kombinacji. Y i X. Y może być dyskretny lub ciągły, X może być dyskretny lub ciągły. I wszystkie analizy tak naprawdę skupiają się w tych czterech kombinacjach, tak? Co zrobić, jak jedno jest takie, drugie jest takie? A w związku z tym, że myśmy sobie powiedzieli, hej, ale przecież nasze X-y najczęściej tak są ciągłe, to w sumie mamy tylko dwie opcje. Mamy opcję A,
i opcję B. No i nasz Y też najczęściej jest ciągły w, naszym, w naszych projektach. Ale wasze X-y macie też dyskretne. Na przykład jest program, nie ma programu, tak? Zgodnie z planem, niezgodnie z planem. Widzicie, tamte X-y, gdzieście zrobili OK, nie OK, to jest dyskretna, to jest grupa A. Tak, ale, ale skreśliłeś... Czekaj. Y skreśliłem. Okej. Wszystkie X-y, gdzie macie OK, nie OK, to będzie ta analiza. Mm-hmm. Tak. A wszystkie X-y, gdzie macie, nie wiem, temperaturę... Tak, jasne. Teraz, jak generalnie, zanim przejdę do konkretnych obliczeń, albo jak to się robi, jakie jest ogólne podejście? Czyli jeżeli jest analiza A, czyli Y jest ciągły, a X jest dyskretny, to tak naprawdę cała analiza polega na tym, że my w tym samym czasie, to jest bardzo ważne, że zawsze analizy, te grupy danych muszą odnosić się do tego samego momentu czasu, żeby mieć możliwość uchwycenia tej zależności przyczynowo-skutkowej, tak? Uh-huh. Czyli tak, mamy Y nam się jakoś tam, nie wiem, waha, zmienia. Tak? Okay. Uh-huh. I mamy naszego X-a, który w tym samym czasie ma na przykład wartości OK, uh-huh, albo uh-huh, nie OK, tak? I uh-huh, on tak naprawdę cały... Czekaj, to jest X, o. I on tak naprawdę cały czas jakoś się zmienia. To oczywiście nie zawsze to musi być w takiej częstotliwości. To jest inna kwestia. I teraz idea analizy polega na tym, że my musimy podzielić tego naszego Y-ka na dwie grupy w zależności od tego, jaki był X. Czyli tutaj mamy nie OK, tu mamy OK, tu mamy nie OK, tu mamy OK, tu mamy nie OK, tak, tu mamy OK. I to jest tam właśnie ten przykład, czyli ty załóżmy masz swoją wagę, tak, to twój Y, nie? I dla każdego pomiaru wagi jesteś w stanie powiedzieć, czy... Albo Tomku, daj jakiś przykład X-a dyskretnego w twoim projekcie, który ma tylko dwie wartości. Jest, nie ma, dobrze, źle, OK, nie OK, dużo, mało. No to ta samodyscyplina moja. Dobra, czyli albo masz jest, nie ma, tak? Dobra. Tak. Więc ty masz na górze swoje pomiary swojej wagi, uh-huh, i dla każdego pomiaru wagi na dole musisz powiedzieć, czy była samodyscyplina, czy nie było. Uh-huh. Było, nie było, było, nie było. I później z całej tej grupy sobie bierzesz grupę tych pomiarów, gdzie był X OK i grupę, gdzie był nie X, nie OK, OK? No tak, nie. Za dużo tych OK, niestety. Więc to jest takie podejście. OK, nie? OK. No i to jest podejście do analizy Y ciągły, X dyskretny. A ta analiza typu B, gdzie mamy Y. Możemy na chwilę wrócić w stronę? No, możemy. Bo wtedy jak on ma to zinterpretować? No i my, którzy też będziemy mieli dyskretne. Ale zaraz też wam narysuję. Aha, okej. Na razie tylko chciałbym, żebyście zrozumieli, czym się różni analiza. Tak. Żebyście mogli sobie zwizualizować jednocześnie, jak może wyglądać Y ciągły i X dyskretny, tak? W tym wypadku. Okay. A inna opcja, gdzie X ciągły i Y ciągły. No dwa wykresy. To jest taka sytuacja, gdzie właśnie mamy, tu też jest ten czas nasz, nie? Mhm. I tu jest Y, tu jest X i wiecie, i ten Y nas tak tutaj rośnie, tak? A X na przykład jakoś tak, wiesz, tak się zmienia, tak? Mhm. No i w tym momencie my będziemy musieli poszukać, czy jest między nimi, między tymi dwoma zbiorami, czy jest korelacja. Mhm. I przez ten sposób będziemy się zastanawiali, czy jest wpływ jednego na drugi, tak? Uh-huh. I teraz w praktyce jak to się robi? Wracając teraz do tego punktu A, okay? Mamy Y ciągły, X dyskretny i teraz polega to wszystko na tym, że my musimy zebrać sobie dwa worki, dwie grupy pomiarów. Pierwszy to przy X-ie, Y-ki, przy X-ie równym załóżmy OK, a druga grupa zbiorów to jest Y-ki,
przy x równym... Nie okej. Okay. Nie okej, okay, tak? I tu macie jakieś pomiary, tak? Tu macie te, może to nie są x, bo z czym będą źle mylić, tu będą jakieś takie właśnie y, tak? Wszystkie te y, gdzie był x okej, okay, a to są wszystkie y, gdzie był x nie okej. Okay. Mhm. I teraz z tych dwóch zbiorów danych, jak się domyślacie, można zawsze policzyć dwie rzeczy. Albo średnią z Y, albo standardowo odchylenie od Y. Okay. Jaki to ma wpływ? Zobaczcie. Jeżeli chcielibyśmy zobaczyć, czy X ma wpływ na średnią, to szukamy takiej sytuacji. Nasz X się zmienia dyskretnie, tak? Czyli raz jest, raz go nie ma, raz jest duży, raz jest mały. Jeżeli x ma wpływ na średnią y, to y będzie się tak zachowywał. Tu na górze, tu wyżej, tu niżej, tu niżej, tu wyżej, tu niżej, tak? Taka sytuacja. Jeżeli chcemy sprawdzić, czy taka sytuacja występuje, to musimy porównywać y średnie, tak? Z tych dwóch podzespołów. Rozumiecie? Pod tych podzespołów. Jeżeli interesuje was, czy x wpływa na standardowe odchylenie, to my musimy sprawdzić, czy przypadkiem nie ma takiej sytuacji, gdzie w zależności od tego, jaką wartość ma x, nasz proces się rozjeżdża, albo jest, czyli zobaczcie, średnia jest prawie taka sama, na średniej by nic nie wyszło, ale porównując standardowe odchylenia w tych podgrupach, to widzielibyśmy wpływ. I to też może być sytuacja dla nas ciekawa, tak? Czyli tu mamy x, tu mamy y. Czyli tak naprawdę my sobie liczymy dla tych naszych tutaj podzbiorów albo średnie, albo standardowe y. To byłoby średni y dla x ok, a średni y dla x nie ok. I tak dalej, tak samo, nie? I wy te wartości, nic z nimi innego nie robicie, tylko porównujecie razem na wykresie. Czekajcie, to może tak, nie do końca tak ładnie wyszło. W każdym razie pokazujemy to na wykresie w ten sposób, czyli mamy tutaj, załóżmy, średnią z Y, a tu mamy ten nasz X i X nie ma wartości OK, i ma wartości nie OK. I średnia dla X nie OK, to załóżmy była tyle. I mam jeden słupek. Średnia dla nie OK była tyle. I to, co jest ważne, to to, jaka duża jest ta różnica. I ona powinna być, tak powiem wam szczerze, praktycznie powinna być powyżej 5%. Jeżeli ta średnia z Y, tak, z tych dwóch zbiorów jest większa niż 5%, to spokojnie możemy zakładać, że zmieniając X, będziemy mieli wpływ na Y. I teraz, jeżeli załóżmy nam zależy, żeby mieć jak największy Y, tak, no to w tym wypadku w szukaniu rozwiązania będą oscylowały wokół pomysłu, co zrobić, żeby X najczęściej był not OK. Bo jak X jest not OK, to mamy największą średnią z Y, tak? No tak. OK? Rozumiecie? Tak, czyli teraz... z tą samodyscypliną chlać po prostu piwsko, jeść kiełbaskę z grilla i... Jeżeli akurat tak wyszło z pomiarów, nie? Tak trochę wiesz. Lepszy byłby to przykład do tego okej, jednak, żeby było. Nie, ale ja tutaj, jeżeli wiesz, ja tu widzę, że ktoś manipulował wynikami i chciał, żeby tak wyszło. Że brak samodyscypliny poprawia Y, ale nie, u niego, bo tak, przepraszam, u ciebie. Ja tak miałem akurat, no. No dobra, że miałem jeden taki tydzień, że pofolgowałem, no i od razu to widać na Y. No. Dobra, czy to jest sytuacja analizy ale to był negatywny impact na Y. Tak, ale no. Tu chyba w tym przykładzie o to chodzi. Y, tak? Ma iść w dół jego, a nie w górę, dlatego. Tak. No ale dobrze, ja tutaj nie mówiłem, że to jest Tomka przykład. Mówiłem po prostu przykład, ale
Nie, no bo trochę, bo to trochę nielogiczne, że ten x odbiega nam od tego zakładanego i uznajemy, że to jest dobrze. Słuchaj, słuchaj. Jeżeli to są dane zweryfikowane, pamiętacie te trzy pytania, zanim robimy analizę? Nie, oczywiście, oczywiście, tylko w tym momencie na logikę, gdybyśmy wzięli jego przykład z tą wagą, to a waga jego powinna przykład nam iść a, w dół tak. I ten słupek okej, powinien nam iść w górę, nie? Nie, nie, nie. Wiek, to właściwie taka, to jest to, co można byłoby już u Tomka spodziewać, czyli jeżeli jest samodyscyplina, to średnia z Y jest mniejsza, tak? I waga tak spada. Tak. Jak nie ma samodyscypliny, to Y jest większy. I waga mu wzrasta. Ta strzałka na górze nie jest odpowiednia dla Tomka, bo to napisałem, że im więcej, tym lepiej. Tak. A Tom tak chce im mniej, tym lepiej, tak? Tak. No, ale generalnie, gdyby taka sytuacja była, pamiętajcie, że na tym etapie macie zweryfikowane tak dane o Y, czy jest wpływ, zweryfikowane czy dane o X i tutaj już nie ma zmiłu się. Jeżeli wyjdzie tak coś takiego, no to wiecie, tylko później trzeba konsekwentnie jakby, wiecie, to realizować, nie? Tak. Czyli pij piwo, Tomek. Będzie łatwiej analizować. Dobra, to wiecie co? Wiecie co? Wydaje mi się, że znaczy, trzymając się tak naprawdę tych naszej konwencji półgodzinowych spotkań, żeby też nie zabierać wam więcej czasu. Wydaje mi się, że spokojnie w następnej sesji zrobimy sobie YO o tej korelacji, bo wokół tej korelacji jest troszkę więcej tematów, albo nie, czekajcie, chyba mi się wydaje, że zdążymy też z tą korelacją. Dobra, i teraz okej, to lecimy dalej, zamkniemy w ogóle sobie tą analizę dzisiaj. Czyli tak, B to jest Y ciągły i X ciągły, tak? Mhm. I teraz, żeby słuchajcie, zrobić tę analizę X ciągły, Y ciągły, to wy musicie doprowadzić do takiej sytuacji, że macie ciągłe pomiary dla Y i dla X z tych samych momentów w dwóch kolumnach, na przykład, tak? I teraz robicie to w ten sposób, że na układ współrzędnych X i Y każdą tą parę nanosicie jako poszczególny punkt. Okay. I z tego się rodzą po prostu poszczególne punkty x, y. Mm-hmm. W Excelu robicie to po prostu robiąc wykres x, y plot. Jest taki bardzo prosty wykres w Excelu x, y plot, jeden z podstawowych tych wykresów, tak? Mając ten wykres i tam rzeczywiście potrzebujecie te dwie kolumny, tak? X, y. Dokładnie to, co tutaj mówimy. I teraz w Excelu, klikając prawym myszą na jeden z tych punktów pomiarowych, wybieracie narysuj linię trendu i jeszcze na dole klikajcie pokaż mi wskaźnik Poissona R kwadrat. Ponieważ to, co zrobi, słuchajcie, Minitab i dowolny inny program statystyczny, on będzie szukał najbardziej dopasowanej funkcji, najczęściej liniowej, najprostsza korelacja jest liniowa. Są też inne, ale tutaj nie będziemy tutaj kombinować. Czyli on będzie szukał, przepraszam, nie ta kreska, on będzie szukał najprostszej linii, dla której te odchylenia, tak, prostopadłe do tej, suma tych zielonych kresek jest najmniejsza. Czyli on będzie szukał takiej optymalnej sytuacji, gdzie te punkty będą sumarycznie najbliższe tej linii. To jest ten najlepszy fit, tak? Tak. Teraz stopień korelacji, czyli stopień właśnie tego zbliżenia się do tej funkcji jest mierzony wskaźnikiem Poissona i on jest liczony, wyrażany taką literą R. I te wskaźniki R mają wartość zależnie od tego, jaki jest stopień tej korelacji i też jaki jest kierunek tej korelacji. Bo możemy mieć takie trzy sytuacje. Możemy mieć taką sytuację. Wtedy, zobaczcie, jest bardzo silna dodatnia korelacja. Dodatnia. Czyli jak rośnie Y, to rośnie też X. Jak rośnie X, rośnie Y, tak? Może być taka korelacja silna, czyli jak rośnie X, maleje Y, tak? Ujemno. Albo może być taka, gdzie w ogóle nie ma żadnej. I teraz dla tej korelacji R dąży do 1,
Dlatego R dąży do minus 1, a tu R dąży do 0. Jedna praktyczna uwaga. R przy normalnych, prawdziwych pomiarach nigdy nie będzie równy 1. R równy 1 to jest sytuacja, jak wszystkie punkty leżą na linii. Czyli jest to efekt matematycznego wyrównania. Nie ma w przyrodzie idealnej sytuacji. Tak. Czyli ktoś wam daje dane, wy robicie analizę, wychodzi wam R równy 1, znaczy, że ktoś ściema. Po prostu tak postawił funkcję i dał wam takie same dane, tylko przeliczone, duża kolumna przeliczona przez jakąś funkcję, tak? Bardzo często w uproszczeniu robi się to w ten sposób, że na przykład nie interesuje nas kierunek tej korelacji, wtedy się mnoży R przez siebie i robi się R kwadrat. I tutaj R kwadrat też dąży do zera, a tu po prostu R kwadrat dąży do 1 i tu też R kwadrat dąży do 1, tak? Uh-huh. Czyli jeżeli nas interesuje tylko i wyłącznie... Czy jest korelacja, czy nie ma? Skupienie x-ów w stosunku do funkcji, to patrzymy R kwadrat. I w Excelu najczęściej jest to R kwadrat. W ogóle Excel to jeszcze fajnego robi. On tak naprawdę rysuje wam tą wartość, czyli mówi, że Y to jest tam AX plus B, tak? Czyli on też rysuje wam tą funkcję, którą sobie wypośrodkował. I teraz kwestia jest tego rodzaju, przy jakiej wartości 0 do 1, ale wykluczone, tak? Może nie w ten sposób. O, tak powinno być, nie? Mhm. Czyli od 0 do 1, ale nie 1. Mhm. I to jest nasze te R kwadrat. To zasada ogólnie przyjęta w pytaniach systemowych jest taka, że jeżeli mamy od 0,8 do 1, to po prostu mówimy, że jest silna, silna korelacja. I tu nie ma dyskusji, tak? W ciemno możecie inwestować, w ciemno możecie tam sobie sterować procesem. Jak jest powyżej 0,8, to nie ma problemu. Pomiędzy 0,6 a 0,8 po prostu jest. Czyli tak naprawdę tutaj w tym przedziale spokojnie możecie powiedzieć, że hipoteza alternatywna jest prawdziwa. A tutaj jeszcze nie napisałem, właśnie to muszę magiczną rzecz tu napisać. O, powyżej 5 hipoteza alternatywna jest prawdziwa. Poniżej 5 jest prawdziwa hipoteza zerowa. Czyli jak ja nie widzę różnicy, bo poniżej 5% w tych słupkach to może być błąd statystyczny po prostu. I to, że my widzimy różnicę, to tylko jest przykład, że mamy za małą próbkę i tak naprawdę o niczym to nie świadczy. Jest to przypadek. A tutaj jest właśnie sytuacja tego rodzaju, że tutaj teoretycznie powinniśmy powiedzieć, że hipoteza zerowa jest prawdziwa, nie? Czyli jak jest R małe, to nie macie dowodów, R duże, macie dowody. I teraz to, co ja bym chciał zobaczyć w waszym podsumowaniu fazy analyze. To ja bym chciał zobaczyć jeden slajd na jednego X-a i dla każdego X-a chcę zobaczyć coś takiego jak X. Jaka jest jego definicja operacyjna? Czy tam musicie napisać, jak to mierzycie, tak? Później dla każdego x-a przynajmniej ocena taka słowna gauge RNR. Gauge RNR, czyli nie chciałbym, żebyście przystąpili do dowolnej analizy przynajmniej bez przyjrzenia się, jak wygląda system pomiarowy. Czyli to jest złą praktyką ślepo wziąć dane i od razu je analizować. Ja nie mówię, żebyście robili gauge RNR, wiecie, w procentach, bo to w X-ach jest trudno, ale żebyście przynajmniej się pochylili na tym przez chwilę i się zastanowili, wiecie, czy jest instrukcja, czy operator był przeszkolony, czy narzędzie jest utrzymywane w dobrym stanie, bla, bla, bla. I teraz ja chcę, żebyście pokazali jeden wykres, jeden z dwóch, albo A, albo B, czy pokazujecie albo taki wykres, albo taki wykres. I mówicie, R kwadrat jest równy tyle, ta delta jest równa tyle, bo tamtą deltę liczymy, nie? I na końcu jedno stwierdzenie. Prawdą jest albo hipoteza zerowa, albo hipoteza alternatywna. I już. To już jest koniec.
Pikuś, nie? No. No, też zrobione. No raczej. Dobra. Na biegu. Dobra. Oczywiście jestem do dyspozycji, jakby co. Przemyślcie to, przeanalizujcie. Tak naprawdę zobaczcie, o wiele trudniej jest, przez co żeście przebrnęli, o wiele trudniej jest przejść przez definicję operacyjną i zebrać te dane, niż zrobić tę analizę. Ta analiza taka wisienka na torcie, ping, i do Excela możecie wrzucić raz, dwa, trzy zrobione, nie? Dobra, to trzymam kciuki naprawdę za waszą analizę. Teraz będzie dużo roboty. To co, trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień, tak? Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia. Hej, cześć.